20 lat w Unii Europejskiej przełożyło się na dynamiczny rozwój kraju, ale najbardziej tę przynależność i efekty widać za naszymi oknami. Suwałki sprzed 20 lat to smutne miasto z pełną obaw społecznością, która dopiero co zaczęła podnosić głowę po utracie wojewódzkości. Dzisiaj nasze podwórka, osiedla, ulice, ale też edukacja, kultura czy inne społeczne, codzienne problemy są zupełnie innego kalibru. Udało się przekształcić nasze miasto w sensie pozytywnym, wykorzystując te wszystkie środki, które były dostępne, a wykorzystaliśmy w tych minionych 20 lat naprawdę olbrzymie fundusze. 560 milionów złotych. Tyle środków dostały Suwałki na realizację miejskich projektów. Prócz tego były jeszcze środki wspierające m.in. spółki komunalne, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorców. Łącznie wartość uzyskanej pomocy Czesław Renkiewicz szacuje nawet na 1 mld złotych. Te pieniądze wsparły budowę obwodnicy i akwaparku, ulice zmieniły swój wygląd, pojawiły się bulwary i stara łaźnia, oblicze zmieniły przedszkola i szkoły, a ostatnio pojawiły się nowe autobusy. 1 maja 2004 roku ziściły się marzenia Polaków, bo ten okres powojenny, okres tej żelaznej kurtyny, okres PRL-u i ta tęsknota Polaków za otwartością, za demokracją, za wszystkimi dobrami, które były za tutaj tym murem berlińskim, to nas przecież przez długie, długie lata utrzymywało w takiej niepewności, kiedy w Polsce będziemy mogli uzyskiwać takie właśnie dobra cywilizacyjne, kiedy u nas będzie tak jak w Europie Zachodniej. I to ziściło się 1 maja 2004 roku. Na deptaku wiodącym z ulicy Kościuszki w stronę Starej Łaźni stanęła dzisiaj wystawa prezentująca przemiany, jakie zaszły w stolicy subregionu na przestrzeni minionych 2 dekad. Chcąc wspólnie uczcić wyczekiwane przed laty członkostwo w Unii Europejskiej, w rocznicę tego wydarzenia odbędzie się Suwalska Majówka Europejska. Podczas obchodów odbędzie się miejski piknik na bulwarach. Będzie sporo muzyki, prezentacji artystycznych, zaplanowano też flashmob. Poza tym konkurs wiedzy o Suwałkach w Unii Europejskiej z atrakcyjnymi nagrodami. Dostępne będą strefy animacji, kultury i edukacji. Zaplanowano animacje taneczne z zespołem pieśni i tańca Suwalszczyzna oraz strefę aktywności sportowej. Niezawodnie na bulwarach pojawią się służby mundurowe, ale też stoiska miejskich instytucji oraz firm. Energię można będzie czerpać z tego, co zaoferują stoiska gastronomiczne.